Witam wszystkich kryptoentuzjastów po raz kolejny na analizie Bitcoina do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest ostatni dzień czerwca, jednocześnie jest piątek, ostatni dzień tygodnia, ostatni dzień miesiąca i ostatni dzień drugiego kwartału. Tak więc od razu mówię, że mogą się wydarzyć dzisiaj na rynkach różne rzeczy, jak to zazwyczaj w takie dni bywa. 30 czerwca 2026 roku, interwał dzienny. Używamy klasycznej analizy technicznej, teorii Faliota i poziomów Fibonacciego. Do dyspozycji również mamy wskaźnik RSI 14 dni wstecz, mierzony 14 dni wstecz. Czyli co mamy obecnie na wykresie? Przede wszystkim spójrzmy, jak rozwija się sytuacja na tym interwale dziennym w tej okolicy tutaj cenowej, czyli cały czas nasza strefa podaży, już naruszona niejednokrotnie, stanowi jednak pewnego rodzaju przeszkodę dla byków. Mamy dzisiaj nawet bardzo ładne podejście do góry, 124 300 zł, to jest lokalny szczyt, bardzo blisko tego szczytu z dnia 23 czerwca, czyli sprzed tygodnia. Już dzisiaj byliśmy, no wiadomo, jest to interwał dzienny, świeczka się jeszcze nie zamknęła, czekamy na zrobienie kolejnego ruchu przez byki. Wszystko wskazuje na to, że będzie to ruch prowzrostowy, gdyż momentum, jak widzicie, tutaj mamy bardzo silne, mamy również tutaj no okazjonalne zejście do poziomu 65 punktów, to jest nadal bardzo silne momentum, jeszcze nie jest nadmiernie ekstremalnie wykupiony ten rynek i jeszcze jest przestrzeń do wzrostów, więc wygląda na to, że po naruszeniu tego szczytu tutaj z 23 czerwca, czyli 127 378 zł. Następny szczyt będzie oczywiście tym szczytem z 14 kwietnia, 130 695 zł. To jest następny szczyt do testów dla byków. No i jeżeli by się udało go naruszyć, będziemy mieli nowy lokalny szczyt swingowy w ciągu ostatnich, no można powiedzieć, że prawie 3 miesięcy. Dwóch z hakiem, tak? No bo to jest 11 kwietnia. Tak więc jak najbardziej w dalszym ciągu nasza sytuacja na Bitcoinie wygląda prowzrostowo. Scenariusz jest nadal prowzrostowy. Mamy okazjonalne jakieś tąpnięcia w postaci zejścia ceny dosyć gwałtownego, jeżeli chodzi o takie korekty lokalne albo pullbacki. Ok, w porządku, to się zdarza na każdym rynku. Oczywiście na rynku Bitcoina również, to nie jest jakiś tam specjalny rynek, który rządzi się swoimi prawami, chociaż oczywiście ma tam swoje takie charakterystyczne zachowania, również obserwowalne. Ci, którzy śledzą tego rodzaju rzeczy, to na pewno wiedzą, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o nasz scenariusz, on jest nadal aktywny. Nie ma żadnych przeciwwskazań co do dalszego stosowania tego scenariusza, czyli naszego planu tak naprawdę rynkowego. Rozwija się on zgodnie z naszymi założeniami. Wcześniej czy później rynek go po prostu, mówiąc krótko, potwierdza. No i czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, być może już w ten weekend. Pamiętajcie, koniec dnia, koniec tygodnia, koniec drugiego kwartału, no i koniec półrocza jest dzisiaj, tak więc różne rzeczy mogą dzisiaj mieć miejsce, po czym rynek powinien wrócić do takiego normalnego, chciałoby się rzec, życia, tak? Po zakończeniu tego rodzaju właśnie przepychanych. Także bądźmy czujni, bądźmy uważni. Plan jest na wykresie naniesiony. Wiemy dobrze, czego powinniśmy się spodziewać. Poziomy mamy zaznaczone. Czekamy na rozegranie naszego scenariusza przez uczestników rynku. Tyle ode mnie na weekend. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć, cześć.